Powiem szczerze, że od samego początku miałem takie sygnały, że tutaj nie dzieje się coś źle w tej lidze. Sędziowie tutaj też nie zachowują się w porządku. Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec przyznał walkowera MKS Ujejsce za mecz z 10 maja z rezerwami Szczakowianki. Mimo że na boisku padł rezultat 9-1 dla biało-czerwonych, to 3 punkty zostały dopisane do konta zespołu z Ujejsc. To oznacza, że w A-klasie zagra właśnie MKS, a nie Szczakowianka. Komuś zależy na tym, żeby to Ujejsce awansowało. My mamy młodą drużynę, nie zakładaliśmy takiego, chcemy, żeby grali, żeby się poziom podnosili, a tutaj taki dostali po prostu. Taką decyzję, gdzie podłamuje nam chłopaków do dalszej walki, do dalszej gry. Sprawa bulwersuje działaczy Szczakowianki, jak i samych piłkarzy, szczególnie, że dopiero miesiąc po spotkaniu zaczyna się szukać dziury w całym. W komunikacie, który opublikował Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec, czytamy tylko lakoniczne wytłumaczenie. W drużynie JSP Szczakowianka 2 grał nieuprawniony zawodnik, niezgodnie z przepisami. Śliwiński mógł grać tylko 85 minut, a grał 76. I jest to wszystko udokumentowane, jest to wszystko w sprawozdaniach meczowych, jest to udokumentowane w innych, których mamy dowody na to. I ja nie rozumiem Ujejsca, bo to jest nieetyczne. To jest po prostu dla mnie, ja bym w życiu nie pozwolił moim członkom zarządu, żeby kłamali w piśmie, że ten zawodnik grał. Byli na meczu, widzieli i trener był i wszyscy. Prezes Szczakowianki Andrzej Sojka jest zaskoczony, że do klubu wpłynęła jedynie informacja o przyznaniu walkowera. Po wczorajszym spotkaniu w Sosnowieckim Związku Piłki Nożnej odczułem wrażenie, że działacze tego związku nie są fair wobec nas. No po prostu zrobili kapturowy sąd, nie powiadamiając nam o tym, że są takie zarzuty, tym bardziej, że byliśmy w czwartek, odrzuciliśmy dwa zarzuty też, które dotyczyły Ujejsca i nikt nas nie powiadomił, choć wpłynęło to pismo też w czwartek do Sosnowieckiego Związku Piłki, no, że nie wiem o której, czy o 12, czy o której. Praktycznie podejrzewam, że oni o tym wcześniej wiedzieli, a wtedy nie poinformowali. Nikt z klubem w tej sprawie się nie skontaktował i nie żądał wyjaśnień. Podczas wczorajszego spotkania władz Szczakowianki z przedstawicielami związku decyzja o walkowerze została podtrzymana. Sosnowiecki Związek Piłki Nożnej myślę, że sobie strzelił kolano, bo jeżeli mamy na to dowody, udowodnimy to i ci, co byli na meczu i to na pewno wiedzą, że ten zawodnik Śliwiński dostał kontuzję w 76 minucie szedł. No jeszcze dokładając do tego, mamy dwóch świadków, jest to kierownik drużyny drugiej, kierownik drużyny pierwszej, którzy poszli do sędziego zakomunikować mu o tym, żeby wpisał, że ten zawodnik zszedł z boiska. On powiedział, że on nie wpisze tego, bo to nie należy do jego kompetencji. Klub zamierza jednak walczyć o swoje racje. Andrzej Sojka zapowiedział już, że na dniach złoży odwołanie do Śląskiego Związku Piłki Nożnej.